Zanim przejdziemy do szczegółowych zagadnień związanych z modelem transportu zbiorowego zaproponowanym przez miasto, chciałbym zadać pytanie ogólne. Czy według Pana należy przy tworzeniu tego planu dostosowywać się do obecnych nawyków komunikacyjnych Łodzian, czy raczej próbować wpływać na ich zmianę? A jeśli tak, to w jakim kierunku ta zmiana powinna następować? Trudne pytanie pan mi zadał, bo próbować wpływać na ich zmianę trzeba osoby, które będą te próby podejmowały, będą się opierać na konkretnych wytycznych, tak? Trudno się opierać czy próbować dokonywać jakichś zmian, jeżeli nie wie się, co się chce, albo dalej idąc, nie ma się do tego konkretnych analiz lub badań. I ja mam taką nadzieję, że zespół, który przygotował ten bardzo ramowy program, takie badania albo ma, albo będzie dążył do pozyskania bardzo konkretnej i precyzyjnej wiedzy z zakresu demograficznych, sposobu korzystania z komunikacji miejskiej, czy komunikacji indywidualnej przez mieszkańców Łodzi i wtedy dopiero uzyskamy jakiś konkretny model, tak, który będzie funkcjonował przynajmniej na kilkanaście lat w naszym mieście. Sprawnie, oczywiście. Czy jeśli dobrze zrozumiałem, to według Pana, żeby myśleć w ogóle o jakichś zmianach, trzeba najpierw gruntownie zapoznać się z tym, jak sytuacja wygląda w tej chwili, tak? Tak, no jak ze wszystkim. Jeżeli podchodzi się do jakiegoś tematu, trzeba wiedzieć, po pierwsze, trzeba wiedzieć, czego się chce i jakimi parametrami dysponujemy. Bo jeżeli słyszę, że kilka lat temu kierowców w mieście naszym posługujący się, czy korzystający z komunikacji indywidualnej było tych, którzy by się przesiedli przy dobrej komunikacji masowej na tramwaje czy autobusy było 16%, tylko, a teraz, przepraszam, tych, oni by się nie przesiedli. Te 16% to była taka sztywna liczba posiadaczy samochodów osobowych, a teraz mamy 40%, to o czymś mówi, że 40% w żadnym przypadku nie skorzystałoby ze środków komunikacji masowej, tak? No i to nam daje do myślenia, jak zachęcić, co robić, jakimi kryteriami operować, żeby przekonać te 40%, albo przynajmniej zmniejszać ten procent niezainteresowanych środkami masowego transportu. Czy jest pan zdania, że komunikacja zbiorowa powinna być w jakiś sposób faworyzowana, że bardziej pożyteczne dla miasta, dla wszystkich mieszkańców będzie zwiększanie odsetku osób, które korzystają z tramwajów i autobusów, niż tych, którzy korzystają z samochodów na co dzień? Samochodów osobowych, tak. Bardzo ostrożnie do tego bym podchodził. Nie mówiłbym o całym mieście. Skupiałbym się na konkretnych obszarach naszego miasta. Problemem jest oczywiście dla wszystkich centrum, ścisłe centrum Łodzi, które już w tej chwili jest zakorkowane, ale z drugiej strony musimy spełnić warunki takie, żeby te samochody osobowe do tego centrum się dostawały. Nie mówimy o przejezdności stuprocentowej przez centrum miasta, żeby to były przejazdy typu z jednej dzielnicy na drugą, poprzez centrum czy ulice wewnętrzne, ale zwracam uwagę na to, że ci zwolennicy zarówno komunikacji masowej, czy pierwszeństwa komunikacji masowej, zwolennicy, no duża grupa zwolenników rowerów, oczywiście sezonowa jest to komunikacja.
nie mogą ograniczyć bezwzględnie dojazdu przez samochody osobowe do centrum miasta. Bo kto się porusza samochodami osobowymi? Przede wszystkim mieszkańcy, którzy korzystają z samochodu jako środka transportu w czasie swojej pracy, w trakcie pracy. Nie są to pracownicy etatowi, którzy wychodzą o 8 do pracy i wychodzą po pracy o godzinie 16 czy 15, tylko są to w większości mieszkańcy naszego miasta, którzy pracują zawodowo na swój, jak to się mówi, rachunek, tak? Czyli osoby, które posiadają firmy prywatne. I one potrzebują tego samochodu do komunikowania się, do przejazdu do konkretnych miejsc pracy, czy też załatwienia spraw w urzędach, w różnych instytucjach. Druga sprawa to jest handel, który mamy w mieście. No, trudno sobie wyobrazić, żeby tak to już jest, że przeważnie kobiety w większości załatwiają sprawy zakupów, żeby zmuszać kobietę do noszenia ciężkich paczek z zakupami na odległość 300 metrów od naszej pięknej ulicy Piotrkowskiej, którą chcemy, żeby ożyło. Jeżeli nie stworzymy wygodnego dojazdu, oczywiście systemowego, czy to parkingów wielopoziomowych, czy to parkingów jednopoziomowych, ale w jakimś systemie, czy dojazdu w okolice naszej ulicy Piotrkowskiej, to ona niestety nie odżyje. I myślenie takie jakby totalitarne, że chcemy odciąć cały obszar centrum miasta, tak? Nie mówię specjalnie Starego Miasta, tylko centrum miasta, no jest moim zdaniem dyskusyjne. Bo mamy tego przykład do tej pory z ulicą Piotrkowską, z obrzeżami, gdzie trudno dostać się samochodem osobowym i niestety ta ulica nie rozwija się tak, jak powinna. Niemniej jednak ruch, transport zbiorowy, czyli w naszym przypadku tramwaj i autobus, będą miały sens funkcjonowania w przypadku po pierwsze dużej częstotliwości, czystości taboru, tak, przyjazności tego taboru i punktualności. Wtedy możliwe jest, że osoby, które mogą z jakiegoś powodu zrezygnować z samochodu osobowego, przesiądą się na ten środek transportu. No, w innym przypadku mam duże wątpliwości. No właśnie, częściowo uprzedził pan moje następne pytanie. Wiemy już, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby komunikacja miejska była konkurencyjna wobec transportu samochodowego. Punktualność, duża częstotliwość. Proszę teraz powiedzieć, w jaki sposób należy osiągnąć te cele, zmierzać do ich osiągnięcia, no bo wiadomo, że tego nie da się zrobić od razu. Jeden ruch. No i właśnie tutaj analizując ten materiał modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi, w ogóle nie zauważyłem punktu odnoszącego się do samochodu osobowego. Proszę sobie wyobrazić, czy zastanowić się nad tym, jak w naszych warunkach określonej ilości ulic ulic nam w mieście nie przybywa. Samochodów osobowych nam przybywa bardzo dużo. I w jaki sposób zapewnić punktualność tramwaju? Przecież mamy tyle punktów kolizyjnych. Wystarczy wyjazd samochodu z bramy, wystarczy nie opuszczenie przez samochody osobowe skrzyżowania i tramwaj staje. To jest do rozwiązania. Jeżeli nie weźmiemy, to należy w jakiś sposób rozwiązać. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę w tym modelu, w tych opracowaniach samochodu osobowego, to te wszystkie
tak zwane pobożne życzenia, no niestety nie będą mogły być zrealizowane, przynajmniej w dużym procencie. A wracając do tych pozostałych parametrów, to już powiedziałem. Punktualność, przede wszystkim punktualność. Częstotliwość, która jest, a dąży się do tego, żeby była jeszcze większa, oczywiście jest dosyć istotna, może nie wszędzie, na wszystkich liniach tramwajowych czy autobusowych. Ale przede wszystkim, moim zdaniem, punktualność i czystość transportu. Mówię to jako osoba, która korzysta ze środków komunikacji masowej wyłącznie w czasie moich wyjazdów do innych miast, przeważnie zagranicznych, gdzie za granicą, gdzie korzystam z tych środków transportu jako turysta. No, tam opóźnienia są liczone w sekundach, a nie w minutach, i to nie 3, a 10-15 minutach. I to gwarantuje, że ja z tej komunikacji będę korzystał. W innym przypadku niestety jest to trudne, bo jak można zachęcać czy nakazywać komuś korzystanie z czegoś, nie dając w zamian za coś lepszego towaru. Tak to odbieram w tej chwili i mam duże wątpliwości, czy takie jakby pobożne życzenia wpisywane w tym modelu, w tym opracowaniu będą szybko zrealizowane w naszej mieście. Ulic nam przybyło 7 kilometrów, a samochodów procentowo znacznie, znacznie więcej. One, czy chcemy, czy nie chcemy, te samochody będą, I mimo tego, że mówi się o tym, że mieszkańców w naszym mieście ubywa, to samochodów niestety przybywa. Niestety czy stety. Bo samochód jest coraz tańszy, większość traktuje to jako narzędzie, takie jak każdy inny element do wykonywania pracy, po prostu narzędzie w gospodarstwie. Jeśli chodzi o odniesienie do samochodu osobowego, to ja w modelu przedstawionym przez Urząd Miasta taki punkt znalazłem. Mowa o propozycji uspokojenia ruchu na ulicach w centrum, takich jak Gdańska, Zielona, Nowomiejska, Kopernika czy Pomorska przy Rondzie Solidarności, czyli właśnie w tych najważniejszych punktach kolizyjnych tramwaj kontra samochód, co miałoby na celu przyspieszenie tramwajów. No, czy to pana zdaniem dobry pomysł? No tak, to znalazł pan pewną propozycję zespołu do uspokojenia ruchu poprzez usunięcie samochodów, co nie jest równoznaczne z tym, jak rozwiązać funkcjonowanie, czy częstotliwość, czy też punktualność tramwaju, który jest bardzo sztywnym środkiem transportu, prawda, bo porusza się po szynach, nie może ominąć samochodu, który stanął niezgodnie z przepisami, czy też niechcący stanął na torach. Tam nie ma odpowiedzi na to, jak to rozwiązać. Natomiast wracając do tych ulic, które zostały w sposób według mnie przypadkowy wyłączone z ruchu samochodowego, to ja zadam pytanie, to gdzie te samochody, których nie ubędzie poprzez to, że zespół proponujący wyłączenie z ruchu kołowego, czy też ograniczenie tego ruchu w tych obszarach tych ulic, to nie oznacza, że te samochody znikną, bo one gdzieś muszą dojechać. One w jaki sposób muszą dojechać do miejsc, które kierowca sobie wytyczy. Samochody mogą pojechać po pierwsze w wielu przypadkach ulicami równoległymi do tych, które wskazałem, a po drugie, kiedy tramwaj stanie się bardziej atrakcyjny poprzez to, że będzie jechał szybciej, że nie będzie się spóźniał przez korki powodowane przez samochody, może przyczynić się do tego, że samochodów będzie mniej, że mniej osób będzie wybierało samochód, a więcej pojedzie tramwajem. Mamy przykład ulicy Sienkiewicza. Ta ulica, mimo że jest ulicą dwukierunkową, zrobioną od czasu remontu i dobrze, niech zostanie taka jak najdłużej albo w ogóle, ona nie przeniesie już większego ruchu w żadnym wypadku.
Czyli proszę zwrócić uwagę na to, że wyłączamy odcinek ulicy Kińskiego od ulicy Piłsudskiego do dworca i tam pierwszeństwo ma tramwaj, a nie dajemy nic w zamian, bo mieszkańcy Łodzi, jeśli chodzi o na przykład ulicę Nowokonstytucyjną, są bardzo niechętni do stworzenia nowej ulicy, bardzo potrzebnej dla miasta. Zostaje nam ulica Rydza, Kińskiego nie ma, Sienkiewicza jest już absolutnie zakorkowana, Piotrkowskiej nie ma, ulica Kościuszki Zachodnia jest taka, jaka jest i tam tramwaje, z mojej wiedzy, bo pytam często osoby, które jeżdżą, potrafią na niektórych odcinkach stać po 20 minut i jeszcze jak Gdańską, to zostaje nam Wólczańska. W związku z tym chciałem tylko zwrócić uwagę, ja nie mówię, że jestem przeciwny wyłączaniu ulic niektórych, czy jakby uspokajaniu ruchu, ale no, to są naczynia połączone. Te samochody muszą którędyś jak innymi ulicami pojechać. I pytanie, którymi? Ulic nie przybywa w naszym mieście. I na tym się trzeba zastanowić. Bo ja nie rozpatruję problemu komunikacji masowej, czy w ogóle komunikacji w naszym mieście na zasadzie zwolenników, miłośników. Bo ja nie jestem ani miłośnikiem, ani zwolennikiem. Ja jestem mieszkańcem tego miasta, który w tym mieście chce wygodnie i komfortowo żyć. Jeżdżę rowerem, mogę jeździć środkami transportu wtedy masowego, wtedy, kiedy będę mógł i bez bagaży, bez materiałów budowlanych, które przewożę, ale wtedy, kiedy nie będę mógł, to nie chcę stać godzinę i 40 minut na odcinku od Żwirki, jadąc Sienkiewicza do dworca Kaliskiego, bo dwa tygodnie temu taki miałem przypadek, mimo oddanej już do użytku trasy WZ. Godzina 40 minut. No to na tym się trzeba pochylić. I tutaj nie ma tego mądrego, który by potrafił na to odpowiedzieć. Ja zadałem pytanie już kilkakrotnie, czy mamy jako miasto badania precyzyjne, badania polegające na tym, że staje się na skrzyżowaniach, wolontariusze, studenci robią analizy przepływu ruchu, ilości samochodów osobowych, tramwajów, autobusów itd., itd. My tego, ja o czymś takim nie wiem. To się wszystko robi na zasadzie pewnych analiz wyjętych z programów. To nie zawsze jest wiarygodne. Skoro zaproponowane przez Urząd Miasta rozwiązania problemów tych kolizji samochodowo-tramwajowych pana nie zadowalają, to co pan proponuje w zamian? Nie wiem. Ja nie jestem projektantem, komunikantem. Jestem tylko architektem, urbanistą i przede wszystkim jestem mieszkańcem tego miasta. Powiedziałem, że widziałbym zwiększenie siatki ulic. Patrząc na nasze miasto, zdecydowanie zwiększenie siatki ulic. Czyli przebijanie istniejących kwartałów, tak? To jest nie do końca tak, ale w niektórych przypadkach tak. W niektórych przypadkach tak. Ale ulica Nowokonstytucyjna, ulica Nowotargowa czy Targowa, nie mówiąc o szczegółach, które są odwiecznym problemem w naszym mieście, czy dyskusyjne są. To jest kolejna ulica. Mądrym rozwiązaniu trasy wschód-zachód, czyli WZ-ki, która taka jest, jaka jest i nie chciałbym się na ten temat już wypowiadać, bo za dużo krytyki na ten temat już w mieście mamy, ale pochyliłbym się jeszcze nad problemem tranzytu, tego właściwego tranzytu, bo co prawda w tej problematyce, o której my mówimy, tego takiego sensu stricte tranzytu kołowego jest mało. Niemniej jednak zamknięcie tego ringu naszego tras szybkiego ruchu, czyli S14, S8, 1 autostrada, 2 autostrada, na pewno w jakiś sposób w dużym procencie by nam odciążyło.
wtedy by się może okazało, że ta trasa WZ, ja zawsze byłem zwolennikiem takiego rozwiązania, że najpierw trasy szybkiego ruchu, a później zobaczyć, co zostaje nam z tego ruchu międzydzielnicowego czy tranzytowego i rozwiązywać ulicę WZ-kę naszą. I poszukiwanie nowych ulic w mieście. My od 60-70 lat poza ulicą Jana Pawła nie mamy żadnej nowej ulicy czy też drogi w mieście zrealizowanej. No, aleja ofiar terroryzmu chociażby. No tak, aleja ofiar terroryzmu to jest problem chyba nie centrum miasta, czy nie tego ścisłego centrum obszaru, bo my o tym tutaj mówimy. Jana Pawła II też nie jest. No, Jana Pawła jest jak najbardziej, bo on odciąża ruch, ruch z kierunku północnego na południowy, bo gdyby tej ulicy nie było, to zachodnia, jak pamiętam jako małe dziecko, to zachodnia, czy też Piotrkowska była ulicą, która przerzucała cały ruch tranzytowy, tak, z północy na południe. A teraz Jana Pawła i Śmigłowryza. One już nie wyrabiają. Jak będzie autostrada, odciąży, jak będzie S14, to odciąży i kierunki południowe, czyli ta nasza górna, oczywiście gdyby była skończona do autostrady, też by dużo pomogło. Ale to ja mówię, to są ruchy tranzytowe czy też międzydzielnicowe. Na pewno by w dużym stopniu pomogły, ale szukanie chociażby w tej chwili to, co się robi z Żeligowskiego, Karskiego, na pewno polepszy komunikację. Jeżeli dojdzie do zrealizowania tego założenia, to myślę, że to pomoże. No, pytanie, co z Nowotargową? Bo jeżeli Nowotargowa skończy się na ulicy Piłsudskiego, to będzie jakaś totalna katastrofa, bo my z dworca fabrycznego nie wyjedziemy. Bo gdzie? Którędy? Skoro całe centrum miasta... Jeśli skończy się na Tuwima, tak? Tak, jeżeli skończy się na Tuwima, albo się skończy na Piłsudskiego. Bo do Piłsudskiego dojedziemy i zacznie się duży korek, bo trasa WZ wychodzi z tunelu przy Kińskiego i mamy jedne światła, za chwileczkę będą drugie, więc no nie wprowadzenie w pełnym tunelu do Rydza było no dużym nieporozumieniem. No i tak dalej, no więc wie pan, no tu po prostu, jak to się mówi, jak mamy litr wody i będziemy w tym litrze wody mieszać kijem, to 2 litry się z tego niestety nie zrobią. Czy ma pan jeszcze inne uwagi, inne spostrzeżenia co do projektu przedstawionego przez Urząd Miasta? Myślę, że nie. No, omówiliśmy sobie tutaj chyba te większość problemów, czy większość tematów, które są zapisane w tym modelu. No, powtórzę jeszcze raz. Generowanie korków z powodu samochodów, które stoją. To jest smog w mieście, smog, tak, w mieście. To jest zanieczyszczenie środowiska, duże koszty społeczne, bo samochody stoją w korkach i generują stratę czasu każdego mieszkańca, zużycie paliwa i tak dalej. Choroby. To oczywiście wszystko jest bardzo szkodliwe i należałoby dążyć, żeby tych samochodów było w centrum jak najmniej. Niemniej jednak my pewnej granicy tej malejącej nie przekroczymy. Poniżej tego, co jest realne w życiu gospodarczym miasta. Czy chcemy, czy nie chcemy, to miasto ma póki co jeszcze 700 tysięcy ludzi i duży procent w życiu gospodarczym korzysta z samochodu osobowego. Nie ma takiej siły, która by zmusiła wszystkich do rezygnacji z samochodu osobowego. Czasy, kiedy będziemy się poruszać w próżniowych kapsułach, to jeszcze są daleko przed nami i tyle. Więc tu trzeba znaleźć złoty środek. Ja na dzień dzisiejszy nie mam takiej wiedzy, czy nie jestem specjalistą, żeby dał jakieś rozwiązanie, ale widzę to. Brak zwiększonej ilości ulic to jest dla mnie
pierwsza rzecz. Druga, no, jeśli chodzi o transport publiczny, punktualność, czystość środków transportu, wtedy możemy zachęcać mieszkańców do korzystania z tych środków transportu.